tak, tak, wiem, znowu o wierze, kościele i tak dalej, i tak dalej. Ale w sumie to nie, bo dzisiaj wiary jako takiej nie tykam, ale podpatruję jeden z najbardziej tajemniczych zawodów, jaki uprawiany jest na świecie. Zawód księdza. No bo taki ksiądz to co to właściwie jest? Urzędnik? Przewodnik? Opiekun duszy? Kierunkowskaz moralny? Barometr zła i dobra? Właściwie to chyba wszystko i nawet więcej, bo w końcu ksiądz to zawód bardzo międzyludzki. Taki rodzaj sędziego, któremu się poddajemy z własnej woli i któremu szeptamy na ucho wszystkie sekrety. I tak sobie myślę, jak to jest słuchać tego wszystkiego codziennie, przez lata i znać tych ludzi, rozpoznawać na ulicy, w sklepie i witać się serdecznie, wiedząc jakie tam u niektórych cyrki się kurwa w domu wyprawiają. Z drugiej strony konfesjonał jako taki obrósł już taką legendą mroczną, humorystyczną, że aż chciałby człowiek kiedyś sam się przekonać, jak to jest być po tej drugiej stronie kratki i posłuchać tych sekrecików, pikantnych szczegółów i zapewne mocnej patologii. I nawet nie pytajcie, skąd wzięliśmy prawdziwy konfesjonał. A on wtedy znowu mi telewizor wyłącza z moim serialem, no. Tak się wkurzyłam, jak nigdy, no proszę księdza. I ja wtedy wzięłam ten nóż, no i raz, drugi, dwunasty, aż się zamknął. No i tak nie wiem, co zrobić teraz, bo z jednej strony to wkurzona jestem, bo... No bo mi dywan zakrwawił, no i ten serial przegapiłam. A z drugiej tak mi się zdaje, że chyba źle zrobiłam, bo on leży tam cały czas teraz. No i przyszłam tutaj się poradzić. No tak, tak, to dobrze córka zrobiła, że się przyszła poradzić, bo grzech ciężki, także no trzy zdrowaśki to nie wyjęte będą, ale może warto byłoby karetkę wezwać, no bo on cierpi. Nie, proszę księdza, on to bólu żadnego nie czuje, bo ja go tylko w nogi dźgałam, a on od 10 lat sparaliżowany, to tam bólu żadnego nie ma. No tak, no to jak nie ma bólu, to nie ma grzechu, tak? Dobrze, to trzy zdrowaśki i szczęść Boże. Dziękuję. Zgrzeszyłam, proszę księdza, no. Byłam z chłopakiem u mnie w mieszkaniu i no jakoś tak się stało, że zaczęliśmy się całować, no i wtedy, no wtedy on wsadził mi język do ust i gryzł mnie tak powoli w szyję, a potem ja wtedy rozpinałam mu spodnie, a on zdjął mi wtedy biustonosz i tak wziął mnie do góry, posadził mnie na stole i wtedy zerwał ze mnie wszystko i... No i wtedy... Już, córeczko, sekundkę, dobra? Strona B... Dobrze, to jeszcze raz zerwał ze mnie wszystko, tylko ze wszystkimi szczegółami, bo w każdym szczególe może się kryć grzech, córeczko, także jak najdokładniej, jak możesz. Kontynuuj. I on powiedział tej spod piątki, tej Stanisławskiej, że ten kot narobił na klatce, ale ja wiem, że to był kot tej goździkowej. Tej z klatki obok, bo on przychodzi czasami przez piwnicę do naszej klatki. Ale Marian ten z parteru, już zaczął mówić wszystkim, że to wina Jamika, tego spod dwunastki, wie ksiądz który, no. No ten, co ma nogę z drewna, no i ja teraz nie wiem też, no bo niby kot zrobił, ale nie wiem, który kot, no i co zrobił, no i nie wiem, no nie wiem. No to widać, Bóg tak chciał. No ale weź słuchaj tego codziennie, radź każdemu jak umiesz najlepiej, dobieraj słowa, wasz morały, analizuj każdego z kolejna jego sytuację, przekładaj dogmaty wiary na prosty i zrozumiały język i jeszcze wydaj wyrok. Taka trochę zabawa w psychologa, jak nie terapeutę. No a z drugiej strony, jak to się dzieje, że ludzie odłączeni przez większość swojego życia od rzeczywistości, w jakiej żyje przeciętny obywatel, wydają osądy w tematach, które zupełnie ich nie dotyczą, jak na przykład posiadanie rodziny. Chociaż tutaj to akurat też różnie bywa, jak wszyscy dobrze wiemy. Proszę księdza, bo ja powiedziałam mojemu chłopakowi, że jestem dziewicą, a nie jestem. Ale ja przecież o tym doskonale wiem, córko. Ale skąd ksiądz wie? No co ty, Kasia, nie poznajesz mnie po głosie? Matura 98, jak zabrałem cię za organy? Bingo, nie wywiniesz się, ty cwaniaczku, będziesz płacił alimenty na Brajanka. W końcu cię dopadłam! Szczęść Boże, mam problem. Dałoby radę do innej parafii znowu przenieść? No znowu, no. Dobra. Dzięki, tata. Pa. Niech będzie pochwalony, proszę księdza, ja tak na szybko po rozgrzeszenie wpadłam. No to tak, tam paliłam, miałam nie palić, trochę tam przeklinałam, no i raz okłamałam męża, no dobra, tak na szybko, no i więcej grzechów nie pamiętam, bo muszę lecieć po dziecko do żłobka, no. Ja też. Co?
Co? Trzy zdrowaśki i z Bogiem, córko. Dzięki. Zawsze mnie też ciekawiło, czy struktury kościoła to takie trochę korpo, że wiecie, mają tam swoje jezusowe asapy, maryjne deadline'y i szatańskie terminy. I czy jak taki ksiądz spotyka drugiego na przerwie, to o czym oni rozmawiają? Dyskutują jak filozofowie o stanie i kondycji kościoła, sile wiary u parafian, czy też spuszczają z tego napuszonego często tonu i są przez chwilę normalnymi ludźmi, którzy rozmawiają, a nie prawią, którzy plotkują, a nie oznajmiają i tak dalej. Prawat z wizytą będzie, właśnie maila odebrałem. Co? Jak to? Ja pierdolę, no! Przepraszam. Który to już raz w tym miesiącu? Nie wiem, no i... Komu to mówisz, no i komu się skarżysz, no? I znowu muszę ambonę ogarniać, znowu muszę, wiesz, po wino mszalne biegać do Biedry, no... Widzimy się. Ej, Krzysiu, a ognia masz chociaż? Nie mam, zostawiłem w konfesjonale. Ja może jeszcze jakąś kupę zrobię. Rysiu, powiedz mi, kto zamawiał ostatnią dostawę wina mszelnego? Organista. Ja dorabiałem na pogrzebie. Rysiu, ja wiem, że to jest bliski kuzyn, dlatego gra u nas na organach, a nie w zespole Disco Polo, ale powiedz mu łaskawie, że następnym razem, jak mi zamówi 10 skrzynek białego wina, to będzie siedział z amboną sam i do każdej butelki, kurwa, dolewał soku malinowego, dobrze? Dobra, dobra. Aż kurcze pieczone, no! Już cię miałem, zielona świnio! Jeszcze raz. Każdy zawsze zadaje to klasyczne pytanie. Kto normalny chciałby się wyzbyć naturalnego popędu, powierzać swoje życie jakiejś idei i żyć w taki sposób? Przecież to nie jest normalne. I najczęściej to mówią ludzie, którzy codziennie muszą być na siłowni, nie dotkną pizzy, bo kurwa węglowodany i generalnie jolo przez całe życie, bo taka ich filozofia. Nie żebym bronił zawodu księdza, ale skoro często zarzuca im się, że wpierdalają się w nasze życie bez zaproszenia, to znaczy, że teraz my mamy się wpierdalać w ich wybory? No bo w końcu ksiądz to też człowiek. No i proszę księdza, no ja wzięłam te narkotyki, ja nie wiedziałam, totalnie mi po nich odbiło i ja w ogóle biegałam nago po osiedlu, teraz jestem w ciąży, ja nie wiem w ogóle z kim, ja nie wiem, co ja mam robić, naprawdę, no. Ostatnio z mojej koleżanki patetek się też umówiłam. Nie wiem, nie powiedziałam jej nic o tym. Hej, szatanie, połamiemy ci kły, szatanie, dostaniesz lanie, hej, szatanie.